dobry. Witam wszystkich. Niedziela, 11 marca. Parę minut po 10. Mówiłem, że dzisiaj będzie coś innego. Jest coś innego. Ładna pogoda, wszystko wyschło, lecimy szosę. Pierwszy tegoroczny Endurance. Tak to nazwijmy, a tak naprawdę to po prostu lekka przejażdżka. Fajnie, około 10 stopni już, także jest ciepło. Nie ma za bardzo wiatru. Ustawiłem się z chłopakami w Lutomiersku, także mam paręnaście kilometrów do jazdówki. Cisnę na spotkanie. A co dalej, to zobaczymy po drodze, gdzie nas koła poniosą. No, pogoda jest świetna na szosę. Dzisiaj jest dzień pierwszych razów. Tak wyszło, że to pierwszy raz w tym roku na szosie. No, pierwsza zima, kiedy szosa nie jeździła. Pierwszy raz na tym rowerze, więc się trochę poznajemy. Jedzie się zupełnie inaczej. Przy okazji od razu pierwsza wycieczka z kolegami na szosie. Zobaczymy, jak nam się będzie jechało. Dojeżdżam powoli do Lutomierska. Za moment będę na punkcie zbiórki. Jeszcze mam 15 minut, także udało mi się wyrobić. Cisnę. No i dobijam na punkt zbiórki. Chłopaki już są. Siema. Czyżby wam było to ciepło? To na maszynie dojechałem. Kurwa, pokaż mi teraz szedł. Zajebiste. Musisz tylko ciuchy teraz widzę pozmieniać pod kolor. No przestań. Do klasztoru na mszę? Pomodlimy się o rozum. No to sprawdzimy chwilowo, jakie drewno w nodze. Słabizna. Mamy ekipę Tygrysa na drodze. Ale raczej wygląda na spokojnego. Całe szczęście, bo mogłaby nam średnia wzrosnąć. Tak obstawiam, że bardziej przy 25 zakończymy, nie przy 30. No nie wiem, ja szybciej niż teraz nie dam rady. Jest tak raczej. No dlatego mówię, że raczej będzie przy 25 niż przy 30. Znaczy to siodełko mam jakieś. Tempo przelotowe latem. Tak to nagle z 30 zrobiliśmy 50? Bo tak to powinno wyglądać właśnie.
No to robimy 5 minut. Na banana. I co, są sklepami? Może będzie zamknięty, więc staniemy sobie tu, nie? 5 minut. Weszło w nóżkę, nie? I w płucka. Jest kawałek konstrukcji, co? Kto? Radiowo-telewizyjne centrum nadawcze. Nie wiem dlaczego radiowo, skoro nadają tylko telewizję, no ale to szczegół. Jak maszt w Gąbinie rypnął, to od tamtej pory to jest podobno trzecia pod względem wysokości budowla w Polsce. O kurwa, ty to grubo, ty ładnie 300, tam musisz, kurwa, wchodzić po tej drabinie. 346 metrów. Kiedyś żeśmy tu spotkali gości, którzy robią konserwację. Konserwowali akurat odciągi, nie? I pytam się gościa, jak przyjdzie konserwować tam na górze, nie? Aha. On mówi to najpierw na dole po ćwierć i dopiero mówi na odwagę i dopiero wchodzimy na górę, nie? A potem tak wiesz, na poważnie to powiedział, że samo wejście na górę zajmuje tak od 40 minut do półtorej godziny. I to są chłopaki, którzy mają kondycję, nie? No. I ten brak wyobraźni. I brak wyobraźni trzeba mieć, wejść tam na górę. Ty, to jest 340 metrów, tak? Anteny chyba 315 się zaczynają. No dobra, przerwa. Barokowy kościół w Małyniu. 1752 rok, data budowy. W 2010 remont. Trójnochowy z dwuspadzistym dachem. Teraz sobie pociśniemy na tamę. Szosa jeździ, jak widać, a sklep otwarty. Przy młynie jesteś! I przy starorzeczach Neru. Starorzecza, tam fajne takie rozlewiska są dalej. A to Ner nie jest? Tak. Właśnie lecimy zaporę na Nerze. Znaczy w zasadzie stopień wodny. Dobra, jadę na koniec. Kościół od tyłu, nawet zygry widać. O kurwa, to tak demon sobie chodzi. No tak, no widzisz. Jakby nie patrzeć, jesteśmy już parę kilometrów od masztu. No stąd mamy jakieś, nie wiem, z 15 kilometrów do Kazimierza. No, do Kazimierza mam jeszcze 20 do domu. Jak ale wszyscy. Myślę, że na dzisiaj na pierwszy raz. Słuchaj, tak. Jak wszyscy, no. Powinno wyjść tam jakieś 80. 53 na razie mam, tak? No około 80 paru, no. Może ja pod. Myślę, że na pierwszy może raz pod 9 dych. Także. Jedzie się bardzo przyjemnie, nie ma co się wyraz. No, szczególnie na kole, nie? Szczególnie na kole, dokładnie. Teraz ja sobie zjeżdżam na tył. Tomek ma nowy rower, musi cisnąć. Tomek, rama ci się z tyłu brudziła. Może się zatrzyma i przeczyś, nie? A taki był nowy, taki czysty. Taki amerykański. Patrz, dobry kolega zaczekał. Zaczekał, chyba da nam koła trochę. Thank you.
Dla nabrania werwy 2 minuty przerwy, nie? Tak, Patryk, jak jesteś jeszcze nie ten, to... Gdzie on jest? Patryk? To Patryk już stoi pod sklepem. Powiem ci, że też tam chyba zaraz się udam. Dobra, czy Patryk pociśnie to? Stąd też. Tutaj ta czerwona puszeczka. No. Cukrem. Dodatka porcja z kuchni, oczywiście jest dobra. Dobrze się tam szczegółami przejmował. Ale to działa. Nie no, ja wiem, że działa. Nie rozratowałem mojego syna. To działa. Rzucasz mi rękawice? Rzucasz mi rękawice? O gościu! Ale mokre. Zdecydowanie przesada na tą przesada, temperaturę, ale, tak. Nie, na 10, ale nie założę przeszczera bez palców, nie? Nie mam takich cienkich. No weź te drugie, mówisz, że masz jakieś. No mam, ale bez palców takie, wiesz, zarabną palce marznąć, nie będę w tym jechał. Tak są mokre. Lepiej, żeby było za ciepło, niż mają zmarznąć łapy, nie? Ja tam mam fazę na punkcie rowerów, sorry. Jedziemy? Co innego, tak, jedziemy. Chyba, że chodzi ci o to, że za mało przy twoim stałem, to przepraszam. Życzę kolegom szerokiej drogi. A wzajemnie, wzajemnie. Widzimy się. Widzimy się za czas jakiś. Tak, mam nadzieję, że moja kurwa już przyjdzie, tak zrobimy. Jesteśmy na Ułączach. Na razie. No i lecimy do domu. Okular na nos. Lecimy. Jeszcze neogotycki kościół. 1906, jak dobrze pamiętam. 1910 budowany. I lecimy. I tak to właśnie wyszedł pierwszy tegoroczny endurance. Na razie 60 parę kilometrów. Przez dwie dychy do domu, także zakończymy jakimiś 8 dychami. Chłopakom wyjdzie podobnie. Ja się powoli kończę. Noga jest jak z drewna. Ale nic, do domu jakoś trzeba dojechać. Tyle ode mnie z szosy, bo pewnie mnie zaguszy za chwilę. Pozdrowerek, do następnego, cześć!